Czy pani uważa, że ja nie wiem, o kim ja mówię? Mówię o moim synu, który skończył dzisiaj 25 lat. Mi przybywa lat, a pani przychodzi z propozycją. Wie pani co? My jesteśmy matkami zdrowotnymi, ponad wszystko dbamy o te dzieci. Z propozycją przekazania 550... Nie spełniła pani naszych postulatów w pakiecie, więc dziękujemy, życzymy pani miłego dnia. Propozycją minimum 554 milionów złotych zapisanych w formie projektu ustawy. To jedyne kłamstwo. 280 tysięcy. Nie pani to zabierze. Pani to zostawiać, proszę nam tego. Przepraszam, że ja panią wiedzę. Pani sobie to weźmie i wyrzuć do najbliższego kosza.